Moja najnowsza powieść, Nieśmiertelnicy, zaczyna się w momencie, kiedy główny bohater i jego rodzina dowiadują się, że będą żyli wiecznie. Podobnie zresztą jak wszyscy inni ludzie na świecie. W wyniku jakiejś dziwnej mutacji pewnego z genów, no po prostu proces starzenia, umierania zatrzymał się. Nie rodzą się nowe dzieci, ale też nikt nie umiera. Próbuję sprawdzić na przestrzeni kilkudziesięciu lat, co będzie działo się z tą rodziną, ale też co będzie działo się z Polską, ze światem, z polityką. To jest powieść trochę obyczajowa, trochę polityczna, w jakimś sensie również science fiction, bo przecież sprawdzam, co z tą rodziną i z tym bohaterem będzie działo się w momencie, w którym oni będą mieli po 100 lat. I to jest powieść, która zaczyna się od euforii, no bo kto z nas nie chciałby się dowiedzieć, że będzie żył wiecznie, ale bardzo szybko okazuje się, że ten cud staje się przekleństwem, dlatego że wszystko się zmienia. Dzieci, które zostały obdarzone nieśmiertelnością w wieku 5 lat, po 20 latach w dalszym ciągu mają ciało 5-latka, a świadomość 25-latka. Podobnie ludzie starzy na progu śmierci, którzy po 20 latach ciągle uwięzieni są w tych samych ciałach. Zadaję sobie pytanie, jakie rodzi to konsekwencje społeczne, psychologiczne. A oprócz tego no, próbuję budować pewną opowieść o miłości, o śmierci, o zdradzie, o czasie. Dla mnie bardzo ważna powieść. Mam nadzieję, że dla czytelników będzie to równie fascynujące doświadczenie jak dla mnie pisanie.